Siema, siema, witam na kanale Kumak TV i dzisiaj omówimy sobie nerfa Zombie Strike Flip Fury. Przeszło mi to dzisiaj, przed chwilą, teraz. No to widzimy, że ma taki jakby to pasek, nie wiem po co jest. Tutaj mamy zaczepy na linkę, tutaj, chociaż tutaj jest przeładowanie. I tutaj, żeby nawiesić, tutaj mamy dwa bębenki, ten się nie rusza, a ten można. Mamy dwa spusty, jeden no, do strzelania, a drugi do zmieniania magazynków. Automatycznie jak się ten naciska, to ten można poruszać, a tym nie, bo widzicie, ten się nie rusza, a ten się rusza. Oj, chwila. Ach, troszkę się zacina, no ale cóż, aha, dobra, kładę go na podłodze. Dobra, tutaj mamy logo Zombie Strike Nerf, nazwę, tutaj mamy też, przepraszam, jestem chory, mam grypę, ale nagrywam dla was odcinki, totalne poświęcenie. No to mamy tutaj cały pomarańczowy i no, brązową, drewnianą rączkę, no, imitującą drewno. No, mamy tutaj metalowy chwyt i to coś. Dobra, strzelanie mniej więcej to się, Well, nie naciągnę tego, bo mam dwie ręce, no to za chwilę będziemy strzelać. Dobra, już po sobie postrzelamy. Ustawimy telefon. Ten pistolet ma dwa tryby strzelania. Ciągły i pojedynczy. Ciągły, naciskamy spust i cały czas robimy tak. Jak widać, dobrze działa. Jeszcze jest pojedynczy, ale to... No i takie jest strzelanie. To bardzo celny pistolet. Ach. No to... Taki fajny pistolet. No to... Nara. Ja muszę już kończyć. Do następnego odcinka. I nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji pod tym filmikiem.